Oto pewien starszy człowiek wyszedł do ogrodu i sadził owocowe drzewo. Zobaczył to ktoś z sąsiadów i pyta: chyba nie oczekujesz, że będziesz jadł jabłka z tej jabłoni? Nie, nie jestem naiwny. Wiem, jaki jest mój PESEL i kiedy się urodziłem. Ale ja całe życie jadłem owoce z drzew, które zasadzili inni. Chcę, by po mojej śmierci ktoś jadł jabłka z jabłoni, którą ja dzisiaj sadzę. Oto powołanie każdego z nas – zasadzić drzewo. Drzewo dobrego przykłada, modlitwy, ofiary, wiernie wypełnianych zadań, które zleca nam opatrzność Boża, drzewo dobrze zrealizowanego powołania. Czasami takie drzewo trzeba podlać łzami i ufać, że wcześniej czy później, może po naszej śmierci, ktoś podejdzie i będzie zjadał dobre owoce naszego życia. Jakie piękne drzewo zasadził święty Jan Paweł II, jak mocno był wbity korzeniami w Boga, jakie szerokie gałęzie sięgnęły najdalszych zakątków świata. A owoców jest tyle, że wciąż się nimi karmimy. Święty Michał Archanioł, bohater naszych rekolekcji, też zasadził drzewo. W swym radykalnym wyborze Pana Boga, bez kompromisu, dał przykład innym aniołom, ale także nam, ludziom. Ktoś kiedyś porównał aniołów do ogrodników, którzy nakładają nawóz na dusze im powierzone, proszą o wydłużony czas miłosierdzia, robią wszystko, abyśmy wzrastali i byli jak najlepiej przygotowani na ostateczne spotkanie z Panem twarzą w twarz w godzinie naszej śmierci. Jednym z wielkich darów, jakie otrzymaliśmy od Pana Boga, są nasze ręce. Człowiek ma dwie ręce, jedną do dawania, a drugą do brania. I 10 palców, bo jest 10 przykazań Bożych. Każdy przypomina o innym. Rąk używamy w dzień i w nocy, do mycia i do picia. W łazience do golenia, a w kościele do modlenia. Mówimy o sprawnych ręcach kelnera i fryzjera, malarza i kucharza. O rękach wypowiadamy się w wymiarze symbolicznym. Ktoś wszystko potrafi naprawić, to jest złotą rączką. Człowiek leniwy ma dwie lewe ręce, a chłopak, oświadczając się dziewczynie, prosi ją o rękę. Idąc na operację, pytamy o nazwisko chirurga i anestezjologa, bo pragniemy podczas zabiegu być w dobrych rękach. Ale najważniejsze to żyć w rękach Boga, bo jak człowiek w nich żyje, to w nich umrze. Powie jak Pan Jezus na krzyżu: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Nie oddamy swego życia w ręce firmy pogrzebowej, ale kochającego Ojca, bo święty Ireneusz przedstawia Trójcę Świętą jako Ojca, który ma dwie ręce. Jedna to Jego Syn Jezus Chrystus i druga to Duch Święty. I przy pomocy tych rąk przygarnia nas do swojego kochającego serca. Ktoś trafnie zauważył, że ważne, żeby mieć czyste ręce. Bo jak mamy brudne ręce, to nie wystarczy płyn dezynfekcyjny. Trzeba tą rękę zwinąć w pięść, uderzyć się w piersi i powiedzieć: Boże, miej litość dla mnie grzesznika, i umyć te ręce w krwi Pana Jezusa w spowiedzi świętej przy kratkach konfesjonału. Mówię tak dużo o rękach, bo aniołowie także przedstawiani są jako ramiona Pana Boga wyciągnięte do człowieka. I przy pomocy tych ramion, dodalibyśmy skrzydeł, aniołowie nas chronią i bronią
jesteśmy pod ich opieką. Kończąc te rekolekcje, chcemy zawierzyć się świętemu Michałowi. Człowiek zawsze komuś wierzy. Idąc do restauracji, wierzymy kucharzowi, że ten posiłek nasz nie zatruje. Wsiadając do samolotu, wierzymy pilotowi, że szczęśliwie wylądujemy. W szkole wierzymy nauczycielom. Nikt nie mierzy wysokości Mount Everestu. Wierzymy pani profesor od geografii. Kiedy ktoś ślubuje, zawierza swoje życie kobiecie lub mężczyźnie, wierząc, że go nie zawiedzie. Ale ważne jest to zawierzenie duchowe. Odkrywamy swoją małość i słabość. Wiemy, że w proch się obrócimy. Czasami człowiekowi z pychy wydaje się, że jest wszechmocny. Niewielki wirus powali nas na łopatki i możemy robić, co nam się podoba. Nic bardziej błędnego. Życie uczy pokory. Człowiek potrzebuje kogoś, komu się zawierza. Pan Jezus nas do tego zaprosił. Kazał na obrazie podpisać: Jezu, ufam Tobie. Ale też możemy powiedzieć: Święty Michał Archaniele, ufam Tobie. Bo możemy ufać tym, którzy są blisko Boga. Święta Faustyna była wizjonerką, widziała Pana Jezusa, nieraz rozmawiała z Matką Bożą, ale kiedyś objawił się jej święty Archanioł Michał. Powiedział znamienne słowa: zło cię nienawidzi, ale Pan Bóg kazał mieć mi o ciebie szczególne staranie, nie lękaj się. Zniknął, więcej go nie widziała, spotkali się dopiero w niebie. Ale napisała: czuję Jego obecność i asystencję. I tak pewnie będzie w naszym życiu. Pewnie nie ma tu mistyków, którzy ze świętym Michałem rozmawiali, ale do każdego z nas odnoszą się Jego słowa, które powiedział Faustynie. Pan Bóg kazał mieć mi o Ciebie szczególne staranie. Można powiedzieć, że anioł stróż ma o nas standardowe staranie, a święty Michał szczególne staranie, ekstra staranie, mega, hiper staranie. I ono jest niezwykle mocne. Bo skoro Faustyna rozmawiała z Panem Jezusem i z Matką Bożą, miała taką opiekę, to mimo to potrzebowała świętego Michała Archanioła. Tak zdecydował Bóg. I taki sens mają te rekolekcje. I ta figura, co stanęła, i ta modlitwa, którą odmawiamy po mszy świętej, i też kaplerze, które przyjmiemy. Widziałem na niektórych domach w tej parafii napisy: obiekt chroniony. Ale najważniejsze, żeby człowiek był chroniony. I święty Michał jest ochroniarzem, bodyguard, ale także soul guard, czyli ochroniarz duszy i ochroniarz ciała. Ktoś powie: proszę księdza, to VIP-y mają ochroniarze. My nie jesteśmy piłkarzami polskimi. Bardzo przepraszam, każdy z nas jest VIP-em. Jesteśmy very important people, bardzo ważnymi ludźmi. Jesteśmy dziećmi Boga, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Dlatego mamy prawa do ochroniarza, za darmo. I takim ochroniarzem jest anioł stróż i święty Archanioł Michał, którego zaprosiliśmy do naszego życia. Dobrze wiemy, że ważniejsza od resocjalizacji i rehabilitacji jest profilaktyka, prewencja. Lepiej nie zachorować, niż zachorować i potem parę miesięcy chodzić na rehabilitację.
Święty Michał działa jak profesjonalny ochroniarz. Ma słuchawkę w uchu, jest połączony z samym Bogiem. Pewne rzeczy może przewidzieć, uprzedzić. Może dzięki niemu mamy mniej pokus, nie zaatakuje nas jakieś zło, zdemaskuje zacacki szatana, przyśle opatrznościowego człowieka. W niebie się dowiemy, ile mu zawdzięczamy i będziemy nieskończenie wdzięczni. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że pragnienie przychodzenia nam z pomocą jest u anioła większe, większe niż możemy sobie wyobrazić. Wyobrażamy sobie, jak mama czy tata chce pomóc dziecku w potrzebie, ale nawet ich największe pragnienie nie dorównuje temu pragnieniu, który nosi w swoim anielskim sercu święty Archanioł Michał. Jemu powierzane są miasta, instytucje. W sztandarze Komendy Głównej Policji w Warszawie znajdziemy świętego Michała Archanioła. Święty Michał ma swoje ulice, przedszkola. W miejscu piastowym jest rondo jego imieniem, a w Łańcucie onkologiczny szpital świętego Archanioła Michała. Kiedyś do redakcji naszego pisma do Marek przyjechała pewna pani, niewiele po 30. Pytam, co panią sprowadza, a chciałam przyjąć kaplerz. Zapytałem z ciekawości, a dlaczego? Wie ksiądz, ja tak niepozornie wyglądam, ale ja pracuję w policji kryminalnej, na ostrym froncie. Walka ze złem i ze złymi ludźmi. Ja potrzebuję ochrony, a nie ma lepszego ochroniarza niż święty Michał. Proszę poświęcić i nałożyć na mnie ten szkaplerz. Oto jaki sens ma ta figura, to nabożeństwo i te rekolekcje. Przed Michałem Archaniołem postawiono przymiotnik święty. To jest święty Archanioł Michał. To we wszystkich kręgach i kanałach New Age nie ma mowy o świętych aniołach. To są po prostu aniołowie, którzy zapewniają powodzenie. Niekoniecznie dobrzy. Mogą tylko nosić takie imiona. Natomiast Archanioł Michał jest święty, czyli przychodzi od świętego Boga i do Niego prowadzi. I taki jest sens nabożeństwa do świętego Michała. Ktoś kiedyś powiada, ja nie chodzę do kościoła, jestem dobry, lepszy od moich sąsiadów, którzy chodzą, nawet biegają na różaniec. Odpowiadam, proszę Pana, do kościoła nie chodzi się po to, żeby być dobrym, ale żeby być świętym. Wielu ateistów to ludzie dobrzy. Wielu hindusów, muzułmanów to ludzie bardzo dobrzy, a wcale nie chodzą do świątyni w Starej Miłosnej. Dobroć jest na miarę człowieka. Jak chcę być dobry, to jutro mogę być lepszy niż dzisiaj. Do kościoła chodzimy po świętość, a świętość to jest życie samego Boga, które On w nas wlewa i od środka nas uszczęśliwia i uświęca. Nie przyjmujemy komunii dobrej, ale komunię świętą. I sakramenty nie są dobre, ale święte. Być szczęśliwym to odkryć, że składamy się z części. Jest w nas taka część nie z tego świata. To życie Boże. Ono jest wszczepione w nas przez Chrzest Święty. I przyjmowanie świętości ukrytej w świętych sakramentach, począwszy od Eucharystii, powoduje to, że ta świętość w nas rozkwita.
Świętości nie zdobędziemy przez medytację transcendentalną, przez ćwiczenia jogi, tylko Bóg jest święty i On tej świętości udziela na zasadzie łaski. Człowiek szuka tego, co nadprzyrodzone, antymaterii. My mamy w sobie gen nieśmiertelności, boski gen, który otrzymujemy na chrzcie świętym. I do tego nas prowadzi Archanioł Michał. Aniołowie są obok nas, a Pan Jezus jest w nas. Kiedy przyjmiemy komunię świętą, to święty Michał może nam zazdrościć. Tak napisała Faustyna. Gdyby aniołowie mogli nam czegoś zazdrościć, to zazdrościliby cierpienia i komunii świętej. Nawet Michał Archanioł nie może jej przyjąć, bo Syn Boga, czysty duch, nie stał się aniołem, ale człowiekiem i przyjął ludzkie ciało i to ciało nam dał jako zmartwychwstałe w komunii świętej. To jest ciało moje. Ksiądz podaje nam komunię świętą i co mówi? Ciało Chrystusa. A my słowem Amen poświadczamy, że w to wierzymy i że chcemy je przyjąć. Archanioł Michał uczy nas także życia dla innych. Któż jak Bóg, nie któż jak ja. Życia dla Boga i dla ludzi, którym służy. Oto pewien duchowny odwiedza swoich krewnych. Jego 6-letni bratanek o imieniu Jakub pyta: wujek, dlaczego nie masz obrączki? Kuba, ja jestem księdzem. Księdza się nie żenią, nie mam żony, więc nie mam obrączki. Dziecko się chwilę zastanawia i pyta: wujek, a dla kogo ty żyjesz? No, żyję dla Pana Jezusa, dla wiernych, dla Kościoła. Mały Kuba podchodzi do swojego ojca, bierze jego rękę i mówi: tato, dlaczego ty masz, mama, nie masz obrączki? No ja mam obrączkę, tylko nie noszę, bo jest niewygodna. To znaczy, że mama ci jest niewygodna? Odpowiada Kuba. Przy stole zapanowała krępująca cisza. Tata udał się do drugiego pokoju, założył obrączkę i wrócił. A Jakub skomentował: no teraz to wszystko jasne. Poszedł się bawić do drugiego pokoju, a w tym wciąż wybrzmiewało pytanie: wujek, wujek, dla kogo ty żyjesz? Jeśli żyjemy dla siebie, to za mało, bo egoizm doprowadzi nas do kolejki o imieniu ja i karmimy się tym egoizmem, kupujemy nieraz nowe gadżety, setki niepotrzebnych ciuchów, rzeczy, dają nam złudzenie nasycenia. Ale to przez chwilę. Potem odkładamy je do szafy, do sterty rupieci albo wyrzucamy aż do następnej wizyty w galerii handlowej. Pan Jezus powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więcej. I to nie tylko cytat bokserów, którzy zadają trafne, prawe, sierpowe czy lewe, proste. Bo możemy wieczorem być totalnie zmęczeni, ale jeśli daliśmy coś siebie innym, to nasze serce będzie szczęśliwe. I jeszcze jedno. Święty Michał, inni aniołowie uczą nas wytrwałości i cierpliwości. Wytrwałości w modlitwie, a to niełatwa sztuka. Można się modlić o nawrócenie drugiego człowieka i wydaje się, że to jest jak grochem o ścianę. Pan Bóg milczy, ale wtedy nie wolno rezygnować. To dla nas jest próba wiary. Pan Jezus się spóźnił do chorego Łazarza. Nie uzdrowił go, ale go wskrzesił. Trzeba ufać, mimo że wiatr jest przeciwny. Pan Jezus nie powiedział: poproście, otrzymacie.
tylko proście, to jakaś stała czynność, która jest ponawiana i trwa. Faustyna mówiła, chociażbyś mnie zabił, ufać ci będę. Ja nie rozumiem, czemu tak jest, ale ufam tobie, bardziej tobie niż swojej głowie, bo mój rozum może też być oszukany przez złego ducha albo błądzący. I wreszcie cierpliwość. Aniołowie są cierpliwi wobec nas ludzi. My czasami nie mamy do siebie cierpliwości. Oto pewna starsza kobieta napisała list do swego niecierpliwego syna. Pisze, synu, gdy byłeś mały i cię wychowywałam, miałam dla ciebie cierpliwość. Powtarzałam zdania, gdy czegoś nie dosłyszałeś. Podnosiłam cię, gdy się uczyłeś chodzić i się przewracałeś. Czekałam, aż zrozumiesz, gdy byłeś uparty. Przypominałam, gdy czegoś zapomniałeś. Proszę cię zatem, moje dorosłe dziecko, miej dla mnie teraz cierpliwość, gdy mnie siły opuszczają. Gdy nie dosłyszę, bo słuch tępieje, powiedz głośniej i powoli. Kiedy się spóźnię, bo lata nie te, co kiedyś, poczekaj i nie patrz na zegarek. Kiedy się przewrócę, nie krzycz na mnie, ale troskliwie podnieś. Gdy zapomnę, bo zjada mnie skleroza, cierpliwie przypomnij raz i drugi i trzeci. Święty Michale, prowadź nas do świętości, do wytrwałości i do cierpliwości. Amen. Dziś zamiast pytań będzie ten akt zawierzenia. Powstańmy. Odmówię go, a my włączmy się sercem w te słowa. Święty Michale Archaniele, stajemy przed Tobą u końca tych świętych dni. Dziękujemy, że stanąłeś w naszej parafii znaku figury, że mogliśmy Cię przyjąć za patrona, przyjmując Twój skaplerz. Powierzamy Ci nasze dziś i jutro, nas samych, nasze rodziny, sąsiadów, znajomych, wszystkich parafian, losy ojczyzny i całego świata. Chroń nas od wszelkiego zła. Stawiaj na naszej drodze dobrych ludzi. Broń przed wszelkimi pokusami szatańskimi. A w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen.